Witam Was wszystkich bardzo serdecznie razem z moim tematem dzisiejszego odcinka. Ja również witam. Jesteśmy obydwie. No i dzisiaj gnojówek ciąg dalszy. W odcinku o gnojówkach, który robiłam, później SMS-ów było dosyć sporo, żeby pokazać kurzeniec, żeby powiedzieć coś o kurzeńcu, jak go zrobić, jak go stosować. Co to jest kurzeniec? Jest dosyć dużo zapytań cały czas. Kurzeniec to jest obornik kurzy, taki prosto spod kur. I teraz często też mylicie pojęcia gnojówka, gnojowica, obornik. Obornik to jest to, co zwierzęta wydalają na ściółkę. Wtedy robi się obornik. To wszystko przegniwa, bardzo dobrze jest to przekompostować i jest to najcenniejszy nawóz. Gnojowica są to odchody zwierzęce w postaci kału, moczu i przeważnie to jest na takim trzymaniu bydła rusztowym, gdzie to wszystko schodzi do kanału, nie ma tam ściółki. To nie jest chów bydła ściółkowy, bo przy ściółkowym właśnie powstaje obornik, a przy chowie bydła bezściółkowym jest gnojowica. To wszystko się wymiesza i jest w takiej konsystencji gęstej, takiej galarety, można powiedzieć. To jest gnojowica, a gnojówka często jest mylone pojęcie, że to jest mocz zwierząt, odchody w postaci płynnej. Nie, to nie jest gnojówka. Gnojówka to jest, jak jest płyta, jest wywalany obornik spod bydła i pod tą płytą znajduje się zbiornik. Jeżeli pada deszcz, przechodzi on przez obornik i to wszystko spływa do tego zbiornika. Wtedy jest gnojówka. To już jest, powiedzmy, obornik, on jest i przelany moczem, tam jest i są odchody w postaci stałej. To jest przelane deszczem i tak powstaje właśnie gnojówka bydlęca. Ją też się bierze do podlewania, rozcieńcza się 1 do 10, potem 1 do 5, w zależności od fazy rozwojowej danej rośliny. To jest gnojówka. A teraz tutaj kurzeniec. Kurzeniec to jest też gnojówka, ale tutaj obornik bierzemy do wiadra. Tak jak tutaj nazbieram, było mi ciężko go nazbierać, bo przedwczoraj był wyrzucony spod kur. I tak powiem Wam, chodziłam dzisiaj i było poszukiwanie tego obornika, chociaż trochę do filmu. Tutaj mam wybrany taki, no ze ściółką on jest. I teraz kurzeniec to jest tak naprawdę jeden z najcenniejszych nawozów, jedna z najcenniejszych gnojówek, ale niezwykle silna. Takiego kurzeńca nie można dać bezpośrednio pod warzywa, bo je spalimy. Dlaczego? Bo zawiera ogromne stężenie mocznika. Dlaczego zawiera ogromne stężenie mocznika? Bo kury to są ptaki, a wszystkie ptaki, one nie wydalają moczu. One mają tylko jeden przewód, nie mają dwóch przewodów, moczowego i kałowego, tylko jest jeden, który jest zakończony kloaką i mocz, który kura ma wydalić, on jest już pomieszany z kałem i wychodzi w jednej postaci. I tutaj zobaczcie teraz, jak wygląda odchód kury, odchód ptaka. On jest powleczony taką białą powłoką. Ta biała powłoka to jest właśnie mocznik w czystej postaci, w bardzo silnym stężeniu. To jest mocz, nic innego jak mocz, który jest właśnie skałem. W środku jest część kałowa ciemna, a na zewnątrz otoczone to jest białą otoczką moczu, który łączy się właśnie razem z kałem i wychodzi w jednej postaci. I jeżeli takie coś damy pod nasze pomidory, ogórki, czy chociażby nawet jakieś inne warzywa kapustne, no to je spalimy. U mnie robi się tak, że mamy bydło, mamy te kury i wyrzucamy obornik kurzy na obornik bydlęcy. To się naturalnie miesza, on leży rok czasu, zachodzą procesy fermentacyjne, gnilne i później w takim już przegnitym stanie idzie to na pole i on wtedy nie jest niebezpieczny dla roślin, jest bardzo dobrym
nawozem. Można go również stosować pod roślinę, ale jesienią. Jesienią dać do gleby, przeorać to, żeby to przeleżało i dopiero wtedy sadzić wiosną rośliny, warzywa. Bo tak jak mówię, spali. Gnojówka tutaj w tym wypadku pół wiadra i też zalewam to wodą. Wodą do pełnego wiadra i zostawiam to. Zależy, wiecie co, jaka jest na dworze temperatura. Jeżeli jest ciepło, jest słońce, to taka gnojówka już będzie dobra po 4-5 dniach. Tutaj ważne jest, tu nie robi się tak jak gnojówki roślinne, że one będą się pienić, że one muszą stać te 2-3 tygodnie. Tej wystarczy dosłownie kilka dni po to, aby ten azot, ta biała powłoczka rozpuściła się, aby ten kał, który jest też w formie zbrylonej, również się rozpuścił, żeby to wszystko tak jakby woda przejęła. I później, jeżeli już po kilku dniach to dobrze namoknie, dobrze się rozpuści, gotowe jest do podlewania. Ale tutaj trzeba ściśle pilnować rozpuszczenia 1 do 10. Tu już nie ma, tak jak przy gnojówkach roślinnych na oko, do konsystencji, do koloru herbaty, tylko tu musimy pilnować, bo tu jest, uwierzcie mi, duże stężenie mocznika i te rośliny się popali. Jak podlewać? Podlewamy taką gnojówką co 7 dni, ale podkreślam, rozcieńczenie 1 do 10 i też nie lejemy w tą roślinę na maksa, żeby ona się napiła, wiecie, tak fest, tylko troszeczkę litrem, dosłownie 6-7 roślin, tak troszeczkę i później resztę podlewamy wodą, żeby nie było tego za dużo. Jeżeli chcecie podlać raz, a dosyta, to wtedy trzeba rozrobić 1 do 15. Dać jedną część kurzeńca, 15 części, czyli litr kurzeńca, 15 litrów wody. Wtedy można roślinę podlewać dosyta, ile wlezie. Muchy, śmierdziuchy już się do zapachu tutaj schodzą. I teraz, żeby nie było przykrego zapachu, jak go się pozbyć? Tutaj też w komentarzach pod filmem z gnojówek kilka osób bardzo słusznie mi zasugerowało i to jest prawdą, bo ja w tamtym roku dawałam i w tym roku też będę dawać. Można dodać emy, one bardzo ładnie zneutralizują zapach. Emy to są wyselekcjonowane naturalne szczepy bakterii i one w takim naturalnym środowisku, gdzie jest ciepło, gdzie są sprzyjające warunki, będą bardzo ładnie się tutaj namnażały, zwiążą się z tym tutaj obornikiem, bo to jest też naturalne, więc one tutaj zajdą w taką reakcję i ten smrodek gdzieś tam sobie, słuchajcie, zostanie zniwelowany. Tak samo można dodać mączkę bazaltową. Ona również bardzo dobrze neutralizuje tutaj zapach. Nie będzie on tak intensywny. I teraz pod co stosować taki kurzeniec? Pod kapustne, pod pomidory, ogórki, truskawki, maliny, pod drzewka. Pod drzewka owocowe to jest najlepszy nawóz. Najlepszy. Taką gnojówką podlać teraz, jak one już przeszły fazę kwitnienia, zaczynają wchodzić w fazę owoca. Azot podpędzi tego owoca, nie szkodząc jemu, ale nie daje się tego podkorzeniowe. To ja już zawsze podkreślam, że azotu nie powinno się dawać podkorzeniowe, bo one go tyle nie potrzebują i po prostu później często jak kupujecie nawet marchewkę na bazarkach czy w sklepach, ona po ugotowaniu ciemnieje. Czy ziemniaki, często też mi piszecie, że kupiliście i ciemnieją, coś, co jest nie tak. One po prostu dostały nawóz azotowy, nawóz ten taki sztuczny, są przenawożone azotem. Tak samo z warzywami korzeniowymi, one będą czarniały, one będą łykowaciały w środku, parciały, nawet mogą twardnieć. Azot stosuje się do wzrostu, on ma właściwości wypędzające roślinę. I dlatego też istotne jest, żeby stosować go do momentu wytwarzania się owoca. Jak już roślina zacznie kwitnąć, zaczną wiązać się owoce, to azot już tak naprawdę, on tam nic nie zdziała, tylko będzie
pogarszał, można powiedzieć, gdzieś tam zachowania warzyw korzeniowych czy owoców, wtedy już trzeba wejść z potasem, z krzemem, z borem, z kolejnymi takimi składnikami, które z kolei wpływają na rozwój owoca, ogórka, pomidora czy chociażby no, jakichś innych naszych warzyw. Koniec teorii, teraz praktyka. Wymieszałam go tutaj już i zobaczcie, jak tutaj zupa, tak, to będzie zupa dla naszych roślin. Edziu przyszedł właśnie, będzie zaglądał do pszczółek, bo to już jest ten czas, kiedy intensywnie ruszyły prace w pasiece. Z pasieki też będzie odcinek, ale jeszcze nie teraz, jak już będzie coś konkretniejszego. I teraz zobaczcie, jak tutaj wygląda to po takim dokładnym wymieszaniu. To się rozpuściło i tutaj właśnie trzeba to dokładnie wymieszać, bo ta woda jednak ona nie dojdzie w głębsze partie tego obornika w tym wiadrze. I przemieszany zostawiam tutaj teraz na kilka dni, żeby to wszystko mi się bardzo dobrze rozpuściło i później będę to przedsadzać. Przedsadzę to sobie, resztki te takie stałe wyrzucę na kompost, a tymi płynnymi będę podlewać moje rośliny. Tutaj mam żywokost, który też już namoczyłam. On ma dopiero 3 dni, także tutaj jeszcze się nic zbytnio nie dzieje. Będziemy czekać, aż się zacznie dziać i będziemy podlewać. A na dzisiaj no to będzie tyle. I naprawdę powiem Wam, że warto robić te gnojówki. Kto ma obornik, to tak jak zawsze podkreślam, nie musicie robić gnojówek, bo to jednak jest i czas. Trzeba chodzić, zbierać te rośliny, trzeba te gnojówki później rozcieńczać. Jeżeli jest obornik i naturalne gnojówki, nie musicie bawić się w robienie gnojówek takich z roślin, bo nie ma takiej potrzeby. Wszystkie składniki są dostarczone z naturalnych odchodów zwierzęcych bądź ptasich. Nawet jest odchody ptasie są bardzo cenione do tego stopnia, że jest wyspa na świecie. Teraz Wam nie powiem gdzie, bo nie pamiętam, ale tam zamieszkują tylko i wyłącznie ptaki i one zostawiają tam odchody. Tych odchodów są tony i te odchody są pozyskiwane jako najcenniejszy nawóz, najcenniejszy guano z tej wyspy i jest sprzedawane tym, którzy uprawiają różnego rodzaju takie warzywa, które tego nawozu potrzebują. I to jest, tak mi się wydaje, że jeden chyba z najdroższych naturalnych nawozów właśnie pozyskiwany z tamtej ptasiej wyspy. To chyba się nawet nazywa ptasia wyspa. Tutaj teraz nie powiem, ale fakt jest faktem, że to jest najcenniejszy nawóz. Warto go robić i tego Wam życzę, żeby Wam się chciało chcieć, jeżeli nie macie naturalnego, gdzieś pozyskać i zrobić sobie taką gnojówkę. A na dzisiaj do następnego. Idę z Agnieszką na kawę. Do następnego.